Dzień dobry w Szturmie Sztuk, w audycji, gdzie mówimy o nowych zjawiskach w sztuce, ale zahaczając bardzo intensywnie o to, co działo się w historii sztuki. Mówimy o zmianie, o współczesności, o takim momencie na rynku sztuki, w obiegu sztuki, który jest znacząco inny od wcześniejszych. I wspominamy stare historie, też historię sztuki, jako element zasilenia, inspiracji dla tych wszystkich, którzy wykuwają ten moment zmiany. W trzecim sezonie Szturmu Sztuk przypatrujemy się malarstwu, które jakoś tak się złożyło, jest teraz głównym tematem dla kolekcjonerów, dla praktyków sztuki, ale próbujemy pokazać, że w ramach tego tematu malarskiego mieści się bardzo dużo różnych innych tematów, różnych innych formuł, że to malarstwo jest jak taki twór, który wchodzi na różne inne dziedziny. I dzisiaj będziemy też mówić trochę o tych innych dziedzinach. Moim gościem jest Malwina Konopacka. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Myślę, że Malwiny nie trzeba przedstawiać. To jest teraz rzecz, którą robię pro forma. Malwina jest artystką, ceramiczką, pracuje z formami trójwymiarowymi i chyba bardzo często chwyta za pędzel. Tak jest? Zgadza się. Rzeczywiście dziękuję za zaproszenie i też powiem ci, że to jak wspomniałaś, że będziemy rozmawiać o malarstwie, to bardzo mnie zaintrygowało, bo rzeczywiście przy ceramice, którą tworzę, mimo że najczęściej teraz mogą być widoczne, duże, mocne, kolorowe formy, co bardzo oczywiście lubię, to też tak naprawdę sprawa malowania na ceramice i w ogóle malarstwa na ceramice, czy ilustracji, to też właśnie, no jest to dla mnie bardzo intrygujące i bardzo wciąż zaskakujące. Ach, cieszę się bardzo, że ten najbardziej znany w Polsce współczesny wazon oko rozbierzemy na elementy pierwsze właśnie, trochę włamując się do niego przez poziom malarstwa i ten poziom pędzla, o którym przed chwileczką mówiłam, ale na początek tej rozmowy, Malwino, chciałabym ci pogratulować fenomenalnego projektu, który wszyscy tutaj śledziliśmy z zapartym tchem, też widząc, jak szybują jego wyniki. Mówię o zestawie Post na 12 osób, złożonej z ponad 50 elementów. To był twój projekt wykonany razem z Dawidem Podsiadło. I on wypracował dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zdaje się, ponad 70 tysięcy złotych. Tak, zgadza się. Ja mogę tutaj jeszcze dorzucić taką informację, która jakby jeszcze bardziej podbija ten efekt, że rzeczywiście tak, ta kwota bardzo zawrotna została osiągnięta na tej licytacji, ale zgłosiła się też osoba, która podwoiła stawkę, zapraszając już nas po prostu na wspólną kolację, ponieważ ta ceramika, która była tą rzeczą do wylicytowania, była jedna, jedyna, unikatowa, ale znalazł się też drugi darczyńca, czy osoba, która chciała wesprzeć WOŚP i sama ta inicjatywa się na tyle spodobała, że mamy też, no tak jakby podwojenie stawki. Fantastycznie. Słuchaj, 50 elementów, to co tam było w tej zestawie? Podstawą tej zestawy była zastawa, która pojawiła się na okładce singla Post Dawida i na elementach identyfikacji wizualnej, plakatach, biletach całej trasy postprodukcja. Były to talerze malowane kobaltem. Malowane, tutaj podkreślamy to słowo. Tak, tak. Ale pytając cię o elementy tej zestawy, tak sobie myślałam, że warto po prostu sobie wyobrazić, słuchając tych dwóch abstrakcyjnych głosów opowiadających o czymś w studio, warto sobie wyobrazić, co to było co przykuło tak bardzo uwagę filantropów i kolekcjonerów, że zdecydowali się wyłożyć te środki, czyli talerze. Co jeszcze? Premierowo pojawił się kubek ucho.
Jest to taki nowy obiekt, który, przedmiot, który będę produkować, ale myślę, że właśnie kontekst muzyczny był dla niego jakby idealnym momentem na premierę, więc jest to zastawa stołowa, obiadowa, w skład, w której wchodzą duże talerze, mniejsze, kubki, dzbanek, patery, cukiernica. Jakieś jest tam kilka jeszcze jakichś niespodzianek. Przyznam, że tych elementów rzeczywiście jest sporo. Podstawą tej zastawy są właśnie malowane kobaltem, już wspomnianym, talerze i inne obiekty oraz dodatkowo też obiekty w kolorowych, mocnych szkliwach, bo to trochę też zdradza, jak będzie wyglądać nasza dalsza współpraca z Dawidem i dalsza nasza kolekcja. Czyli to się będzie rozrastać. No ale skoro malowanie kobaltem padło dwa razy, to skupmy się na tym. No jak się maluje na podłożu ceramicznym? Ja tak celowo podkreśliłam ten kobalt, bo rzeczywiście jest to kolor taki ciemny, intensywny, nasycony granat, który wchodzi prawie że w czerń. I jest to taki klasyk ceramiki, tak zwanej blue and white. I to był rzeczywiście też pierwszy kolor, z którym ja się zetknęłam. Jako praktyk. Tak, jako tak? praktyk już. Pierwsza kolekcja, którą zrobiłam, kolekcja Oko Kobalt, właśnie się tak nazywała i tam głównie się skupiałam na wzorach, które można powiedzieć były takimi ilustracjami 2,5D, tak to sobie wtedy roboczo nazywałam. Więc wazon był dla mnie podłożem, który zdobiłam właśnie jakąś historią, jakąś ilustracją. A w ogóle wszystko zaczęło się od wazonu Oko, który namalowałam na wystawę Tokyo Design Days i tam właśnie kobalt. Który to był rok? To był końcówka 2014, więc już niedługo, dziesięciolecie. I tam rzeczywiście ten kobalt został użyty i jest to w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ farby ceramiczne są to farby, które są farbami proszkowymi, takimi pudrowymi, do których się dodaje wodę. I w momencie, kiedy nakłada się farbę na pędzel i pędzel przykłada się do biskwitu, czyli wstępnie wypalonego już obiektu, woda zostaje wchłonięta i tak naprawdę mamy taką delikatną, pudrową skorupkę. Czyli, przepraszam, jak w makijażu. No, tak, można tak to ująć. I rzeczywiście kobalt jest bardzo ciekawą farbą, ponieważ on w tej formie przed wypałem ma taki bardzo delikatny, liliowy kolor. I jest też bardzo zdradliwy, bo nawet bardzo delikatnie gdzieś odciśnięty, czy dotknięcie po prostu jest w zasadzie niewidoczne, natomiast po wypale staje się bardzo intensywną, czarną plamą. Okay. więc jest to zdradliwe jak kobalt. Tak, zdradliwe jak kobalt. I właśnie ta zdradliwość kobaltu była inspiracją do stworzenia wazonu Oko w tej formie, który jest już teraz. Mianowicie ja zaprojektowałam wzór, który w żłobieniach, bo wazon Oko, to może też tak słówko powiedzmy, tylko powiem, tak, jest to wazon, tak zwany duży wazon, chociaż teraz po pojawieniu się kolejnych obiektów już nie nazywany jest dużym wazonem, ale wciąż myślę, że jest to obiekt całkiem spory, ma 42 cm wysokości i jest to taka wrzecionowata forma z 6 zagłębieniami, które tak właśnie potocznie nazywamy oko, oczy. I pierwszy wzór, który zaprojektowałam, polegał na tym, że było czarna obwódka wokół tych zagłębień i kobaltowa źrenica. I w czasie wypału, w pierwszej takiej małej pracowience, gdzie było to wypalane, teraz sobie myślę, odmuchiwaniu wazonu z kurzu przed szkliwieniem, kobalt, który był dosyć mocno nałożony, po prostu się totalnie rozpylił i w tych zagłębieniach powstały takie jakby rodzaj gradientu. Rodzaj takiego gradientu, takich trochę nakrapiań.
I w ogóle to była jedna wielka niespodzianka, co wyszło z tego pieca po raz pierwszy. Ale to też o tym o tyle wspominam, że dzisiaj już jak maluję kolejny raz wzór tak zwany number one, czyli oko kobaltowe, to już celowo po prostu dodaję to nakrapianie, więc to tak naprawdę z przypadku czyli weszło. Powtarzasz ten błąd. Tak, powtarzam ten błąd, jest to mój ulubiony błąd, który już teraz jest właśnie tym docelowym wzorem. Czyli tak naprawdę malowanie na podłożu ceramicznym i tymi farbami, o których opowiadasz, jest trudniejsze od malowania na płótnie? Myślę, że dla osoby, która maluje na płótnie, może być to bardzo zaskakujące, jak to bardzo to jest na pewno różne, bo jest to zupełnie inny sposób malowania. Bardzo jest trudno tak naprawdę nauczyć się i dobierać jakby gęstość farby, czyli tak naprawdę jej rozwodnienie, bo jeśli farba jest za grubo nałożona, to szkliwo nie przyjmuje i są różnego, tak, i są przeróżne możliwe inne błędy, które się na koniec okazują. Więc jest to rzeczywiście duża różnica. Ja myślę, że też taką ciekawą sprawą i też zupełnie różną jest jednak to malowanie na płótnie, a malowanie na obiekcie trójwymiarowym. No jasne, bo ta rzeczywistość się zakrzywia. Ale bardzo, bardzo zwróciło moją uwagę to, co powiedziałaś. Malowałam wazon. Nie projektowałam, nie robiłam, nie wypalałam, ale malowałam wazon. Tak jakby to był ten czasownik, który określa główną wytwórczość i główną pracę artysty. Malwino, tak jak opowiadam na samym początku, we wstępie, my tutaj w Szturmie Sztuk uwielbiamy przywoływać te stare historyjki z praktyki i z teorii sztuki. No i ponieważ w tym sezonie, tak jak wspominałam, rozbieramy na czynniki pierwsze malarstwo, to cię chciałam zapytać o to, co ty sądzisz o takiej no, absolutnej klasyce teorii malarskiej, czyli o traktacie Rzecz o malarstwie Czynino Czyninego. XIV-XV wiek. Tylko kawałeczki tutaj zacytuję. Bo w rozdziale czwartym on dosyć dużo pisał właśnie o czynnościach malarskich. I pisał tak. Podstawą sztuki i wszystkich jej rękoczynów jest rysunek i malowanie. Obie te czynności wymagają zaś umiejętności rozcierania, właściwie zmielenia, naklejania, obciągania płótnem, gipsowania, skrobania gipsu, szlifowania, zdobienia i pokostowania na desce, malowania na mokro. I tak, ty mi opowiadałeś, że jako designerka malujesz, a ja w tym tekściku z XIV-XV wieku czytam coś odwrotnego, czyli że każdy malarz powinien być trochę też designerem i obrabiać takie techniki typu tam mielenie, kręcenie, coś w moździerzu, coś z młotkiem. Jak to jest? czy ty masz poczucie, że tej takiej technicznej strony malowania, to jest dużo w malowaniu? W moim? Mhm. Tak, bardzo dużo, ponieważ miejsce, w którym ja robię wazony, jest to miejsce, w której pracują, jak to już sobie tak nazywamy, wykwalifikowani technolodzy. Mhm. I są to osoby, też niektórzy z pokolenia porcelitu pruszkowskiego, gdzie rzeczywiście technologicznie wszystkie etapy produkcji były bardzo istotne i tak jest do dzisiaj. Można już tak czysto technicznie dziś kupić farby, które są częściowo przygotowane, albo które już tak naprawdę są w zasadzie do użycia, ale te, których ja używam, to rzeczywiście wymagają moździerzy, medium i różnych innych składników. One są takie dosyć tradycyjne. Więc to, co czytałaś, tak, to rzeczywiście jest to wiele tych etapów i na pewno ta wiedza też jest bardzo istotna, może poza pokostowaniem deski. Okej, okay. No dobrze, wycofuję się z pokostowania deski, ale to chciałam cię zapytać jeszcze o twój proces twórczy, krok po kroku. Czy projekty
twoich wazonów, twoich zastaw powstają na kartce papieru, czy od razu zaczynasz od jakiegoś, nie wiem, boceta? Jak to się dzieje i w którym momencie ten pędzel wchodzi jako narzędzie? Przyznam, że mało korzystam z kartek papieru. Też jest tak, że myślę, że to, co już wspomniałam, jednak wazon, czy ta forma trójwymiarowa, oczywiście można zaprojektować na kartce i tak mniej więcej jakiś wstępny szkic mieć, ale to, co się dzieje jakby na powierzchni tej obrotowej bryły, no to jakby się nijak do tego nie ma, więc ja już w ogóle odeszłam od takiego projektowania wzorów, jakichś takich, może czasami robię sobie bardziej jakieś takie notatki, jakieś rysunki, ale rzeczywiście później to, co jest na wazonie jest bardzo różne. To zresztą przy różnych współpracach okazywało się, że rzeczywiście osoby, które na co dzień się zajmują malarstwem, mając przed sobą obiekt trochę dębiałe, prawda? Tak, tak, tak. Mówisz trochę teraz o aukcji charytatywnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie oddawałaś artystom przestrzeń wazonu do wspólnego zagospodarowania. Ja miałam okazję być przy niektórych z tych kolaboracji na żywo i rzeczywiście chyba było tak, że artyści się troszkę gubili. Tak, tak. Częściowo tą część wykonawczą czy techniczną ja też brałam na siebie, zresztą pamiętam, oczywiście też tam byłaś przy tym, ale rzeczywiście kilkakrotnie pojawił się taki moment, że wazon był traktowany jako płaski obiekt. Płaska forma. I tak naprawdę w jednym widoku był zagospodarowany, natomiast cała reszta dookoła była zupełnie pusta. I to też rzeczywiście trochę pokazuje taki inny charakter pracy właśnie malarskiej na tych obiektach. Ja też może tylko wspomnę, bo nie wiem, czy znasz taką, tą historię, że między właśnie różnymi pracami, które artystów, które się pojawiły na tej aukcji, one były głównie wokół wazonu Teresa. To był wazon, który powstał specjalnie z tej okazji. To jest wazon oko, tylko powiększony do 80 cm wysokości, więc to była wysokość twojej córeczki. Tak, tak, tak. Wtedy moja córka Tereska była tego wzrostu, więc stąd to imię. Więc większość wazonów była opracowywana właśnie forma Teresy. Natomiast praca Agaty Bogackiej, to był namalowany wazon Teresa. I to też tak się śmiesznie zamknęła ta historia, że po latach zgłosili się do mnie nabywcy tego obrazu, że chcieliby wazon Teresa namalowany w taki sposób, jaki jest namalowany na tym obrazie. No, historia tak zatacza koło, tudzież materiały jakoś tak wspaniale na siebie tutaj tak. I tu powiem, że właśnie przez dłuższy czas ja nie byłam w stanie w ogóle wymyśleć, jak mogę to zlecenie zrealizować, ponieważ to chodziło o taki bardzo płynny, ale jednak malarski gradient, przechodzący od czerni do bieli, gdzie przy tak wysokim obrazie, już mówię, przy tak wysokim wazonie, to po prostu było trochę niemożliwe, bo tak jak wspominałam, nakładając farbę ceramiczną na pędzel, jak się zaczyna malować, to w pewnym momencie ta woda już jest wciągnięta w całość i po prostu się nie da dalej malować. Natomiast to miały być takie płynne linie i to też są takie momenty, które ja strasznie lubię, to znaczy takie niemożliwości, które się jednak okazują do zrealizowania i bardzo śmiesznie po jakimś czasie w końcu znalazłam odpowiedni pędzel, który dosyć długo utrzymywał wodę i udało mi się to zrealizować i teraz jest właśnie taki piękny komplet obrazu inspirowanego moim wazonem i mojego wazonu inspirowanego obrazem, więc jest to fantastyczne, fantastyczna historia, która chyba lepiej niż cokolwiek dowodzi, że nawet jeśli współcześni kolekcjonerzy mają jakieś szczególne preferencje w stosunku do medium malarskiego, to zdarzają się wycieczki na boki i te inne formy też się włamują do ich świadomości.
mimo tego prymatu malarstwa na rynku. No dobra, mówiłyśmy, że wielu artystów dosyć intensywnie się skrobało w głowę, podchodząc do tego zadania pokrycia trójwymiarowej formy jakąś malaturą, ale wiemy z tej historii, którą lubimy przywoływać w tej audycji, że było kilku malarzy, którzy sobie spektakularnie radzili z przestrzennymi trójwymiarowymi formami. No, choćby przywołać tego straszliwego Picassa. Dlaczego straszliwego? To jest mój ulubiony. No. No wiesz, straszliwego, bo ja myślę, że tak, że on jest takim dyżurnym artystą do wywoływania przy tematach ceramicznych, ale to jest dla ciebie jakiś punkt odniesienia, takie klasyczne malarstwo z odnogą designerską. Tu stawiam duży znak zapytania i bardzo ostrożnie to słowo formułuję. Mhm. Na pewno dla mnie punktem odniesienia w ogóle pod hasłem malarstwo, ja myślę, że też to hasło dla mnie też nabrało też takiego szerszego znaczenia, ponieważ po moim, zresztą chyba naszym wspólnym doświadczeniu studiów historii sztuki, malarstwo było czymś takim, jakby, no taka sztuka przez duże S już jakby absolutnie i kunszt, i wizja, i wszystko po kolei. Ja przyznam, że ja na własny użytek, albo może na własne potrzeby, ja jakoś tak sobie już z jakąś większą lekkością podchodzę do malarstwa, bo też po prostu widzę różne odnogi jakby tego, więc ja myśląc o malarstwie, to bym chyba bliższe jest mi coś pomiędzy malarstwem a rysunkiem. Mhm. I tutaj właśnie ten Picasso, czy rysunki Legera, czy Matisse'a, czy nawet takie rysunko malarskie prace Hockneya, to są właśnie dla mnie takie punkty odniesienia, które wydają mi się bardzo ciekawe i bardzo jakieś takie mi bliskie, więc i to jest zresztą coś, co można ewentualnie myśleć, żeby zrealizować na właśnie na ceramice. To też jest coś pomiędzy malarstwem a rysunkiem. Mm-hmm. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, co masz teraz w planach? Przepraszam, bo to, co mówiłaś przed chwilką, brzmi jak wstęp, wprowadzenie do jakiegoś projektu, który być może już teraz powstaje. Dobrze zgaduję? No, nie wiem. Znaczy, przyznam, że jest tak, że natomiast ty wspominałaś, będziemy tak sobie się nawzajem. Przerzucajmy tę piłeczkę, oczywiście. Ty natomiast wspominałaś o designie i to zresztą jest coś, z czym ja jestem na co dzień tak pomiędzy. To znaczy, z jednej strony jest design, czyli takie przedmioty, no już w moim rozumieniu stricte powtarzalne, zaprojektowane w pewnej określonej technice, a właśnie to malarstwo czy rysunek. I rzeczywiście jest tak, że ja, jeśli chodzi o plany, to myślę, żebym troszkę może wyraźniej rozdzielić przedmioty, które robię, na takie właśnie designerskie, takie użytkowe, funkcjonalne, a właśnie tą część taką bardziej, no myślę, że bliższą sztuce, czy takim kolekcjonerskim obiektom. Czy mówisz tutaj o obiektach unikatowych, czy o obiektach na zamówienie? Myślę, że obydwie tutaj kwestie mam na myśli. Co prawda, jeśli chodzi o obiekty na zamówienie, to no, jest to wyzwanie, ponieważ ja za bardzo nie lubię, jak ktoś mi coś mówi, co ja muszę. Czyli taki ja brief od kolekcjonera, tak, to nie bardzo. To raczej nie bardzo. Przychodzi mi to z ogromnym trudem. Najczęściej staram się jakoś tak negocjować albo dyskutować na temat tego pomysłu, z którym ktoś do mnie przychodzi. Ale tak, myślę o takich unikatowych, bo jednak wciąż bardzo lubię to malowanie na ceramice, wciąż sprawia mi to ogromną przyjemność i jest to rzeczywiście za każdym razem wyzwanie. Natomiast chciałabym mieć taką część tej mojej działalności, taką, którą można rzeczywiście po prostu traktować jako design, jako takie przedmioty codziennego użytku.
i rozdzielić to trochę z tymi obiektami unikatowymi. Czyli będzie linia w cudzysłowie bardziej malarska i będzie linia podkreślająca specyfikę edycji, prefabrykacji, pracy w warsztacie. Tak to rozumiem, ale może tutaj zbyt upraszczam. No myślę, że to jest też dla odbiorców też jest ważne, które rzeczy ja robię rzeczywiście sama i dla mnie to nie jest jakby ważne albo konieczne, żebym ja wszystko robiła sama. Wręcz uważam, że dobrze zaprojektowany przedmiot, który można oddać właśnie świetnym producentom czy technologom, to jest bardzo, bardzo fajne dla mnie wyzwanie od strony takiej projektowej. Mhm. Natomiast wszystkie malowane rzeczy, czy nawet gradientowe, bo też poza tym właśnie rysunkiem, tym rysunkomalarstwem, to też bardzo lubię takie malowanie, może mniej oczywiste, bo nie pędzlem, ale jakimś rodzajem takich areografów i tu się pojawiają takie plamy, kolory, przenikania, więc to takie rzeczy to są na pewno te, którymi chcę się sama zajmować i nikomu nie oddaję. Tego pędzla nie można oddać, a malowania nie można podzlecić. Nie. To już tak, to już jest każdy przeze mnie wykonywany. Fantastycznie. To skoro nie trafiłam z tymi planami rysunkowymi, albo pół trafiłam, to chciałam cię zapytać, Malwino, o twoje plany, projekty realizowane w tej chwili. Obecnie, tak, tu szykuje się może mało malarska, ale bardzo kolorowa premiera mojej współpracy z Dawidem Podsiadło. Ta wspominana przez ciebie zastawa właśnie była taką zajawką tego, co będziemy robić dalej. I to może nie odnosi się tak wprost do malarstwa, bo nie jest tym, tą czynnością malowania, ale ta kolekcja, którą stworzyliśmy razem, jest mi bardzo bliska, ponieważ są to zaproponowane przeze mnie jakby zestawienia kolorów, więc to jakby kolor sam w sobie ma jakąś swój walor, ale jakby to, co ja bardzo lubię, to te połączenia, takie nieoczywiste, które właśnie jakoś się tak uzupełniają, więc to jest to. A możesz uchylić rąbkę tajemnicy i opowiedzieć o jakimś jednym zestawieniu z tej serii? Zestawieniu kolorystycznym, tak? Będzie na przykład połączenie różowego z pomarańczowym. No to poczekaj. Czy cię zdrygnęło? Nie, muszę otrzeć pod z czoła. Jestem pewna, że to wygląda świetnie. Ale rzeczywiście myślę, że jest to nieintuicyjne. Tak, i na tym polega chwała artysty, że jest w stanie zaprosić oko widza do takiej potyczki. Tak. Tutaj też jest taki pomysł, że będą to jakby, nie wiem, serwisy i one będą w bardzo kolorowych właśnie takich zestawieniach, więc jest to wyzwanie na pewno dla odbiorcy, który, no nie wiem, myślę, że takie tradycyjne zestawy, czy obiadowe, czy śniadaniowe kojarzył się z kompletem rzeczy w jednym kolorze. No jasne. Bez tak kompletu samo, ani rusz. A tutaj to będzie wszystko bardzo zdekompletowane, ale myślę, że jakby całość, czyli ta forma tej ceramiki, ten sam materiał, powtarzanie tych kształtów jest na tyle jakby wspólne dla wszystkich obiektów, że właśnie można wprowadzać takie mocne, nieoczywiste połączenia kolorystyczne i wciąż to gra. Super. I kiedy możemy spodziewać się tego projektu? Myślę, że lada moment. Fantastycznie. Trzymamy kciuki w takim razie. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć to zaproszenie i że nam opowiedziałaś o swojej pracy. I to był pierwszy odcinek nowego sezonu Szturmu Sztuk. I dzięki Malwinie udało nam się włamać do tego hermetycznego pola malarskiego z zupełnie innej strony. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję.